Na pełen sportowych emocji program zaprasza PKN Orlen, sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Robert Elgendi, dzień dobry. Na trasie to zaciekli rywale, walczą ze sobą z ogromną determinacją, ale tutaj na dakarowym biwaku wszyscy są sobie bardzo bliscy, zwłaszcza po tak trudnych górskich etapach. Kuba, boliwijskie góry dają się we znaki. Tak, jesteśmy wysoko, bardzo, chyba 3000 metrów cały czas, więc odczuwa się, jak teraz tutaj pracujemy trochę przy samochodzie, to od razu czuć przyspieszony oddech, chociaż normalnie tak nie powinno być. A jak wysokość i brak tlenu wpływa na auto? No samochód ma około 65% mocy, więc dużo mniej, więc po prostu wszystko się dzieje wolniej, wolniej jedzie, wolniej się rozpędza. Po każdym odcinku specjalnym kontakt z domem musi być? Tak, musi być. Muszę się zameldować, że jestem cały i zdrowy, ponieważ czasami wyniki szwankują i nie widzą, czy jestem, czy mnie nie ma na tej mecie. Wyniki na razie nie szwankują, będziesz dobrze. No, dzisiaj był bardzo ciężki etap, szczególnie odcinki po piasku. Troszkę się tam przewracaliśmy. Ostatecznie nie wyszło najgorzej. Na pełen sportowych emocji program zaprosił PKN Orlen, sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar.